Tyler, gdzie jesteś w tej chwili? Ja, no wiesz, tu i tam. Okolicy kasyna? Super, trzeba nawoskować mój wóz, a ty jesteś magikiem, który świetnie sobie z tym poradzi. Ta, ja. Dobra, ważniaku, pora na pierwszą próbę. Wygraj, to przejdziesz dalej. No to do roboty. Nie dogonisz mnie! Już jest niedaleko. Bum! Tuż przed samą metą. Powinieneś zobaczyć swoją minę. Dobra, nieźle. Może familii przyda się ktoś taki jak ty. Im lepszy kierowca, tym bardziej przekonujący, jak się podkłada. Wiesz, że jestem wystarczająco dobry. Może tak, może nie. Udał ci się jeden wyścig. To mógł być fart. Zapisałem cię na jeszcze jeden, z poważnymi zawodnikami. Jeśli tam się spiszesz, to będzie coś znaczyło. Nie ma sprawy. Dobra. Jak wygrasz ten wyścig, będziesz mógł dla nas jeździć. Jedź! Z drogi, ty patałachu. Jeszcze jedno okrążenie, nie daj się wyprzedzić. Jeszcze jedno okrążenie i wszystkich was pokonam.
niedaleko. Dajesz, dajesz! A nie mówiłem? Znowu wygrałem. Ha, w porządku. Udowodniłeś, że umiesz jeździć. Dostaniesz nową furę, żebyś wyglądał jak człowiek. Navarro wprowadza nowy ład na ulicach. Jeśli będziesz się dobrze spisywał, możesz być jego częścią. Ale familia to biznes. Nie zapominaj o tym. Nie zapomnę. Dobra. Witaj w familii. Dobra, udało się. Navarro, twój czas nadszedł. Czołem kierowcy, tu wasza opiekunka. Przypominam, że warto zwiedzać świat. Po co od razu brać się za następny wyścig? Przejedźcie się po Silver Rock. Pochwalcie paroma wynikami z czynności. Macie tyle do zrobienia, tyle sposobów na zdobycie reputacji. Dosyć tego dobrego, Lino. Zabawa w ustawianie wyścigów dziś się kończy. To jest twoja wielka szansa. Mam nadzieję, że podoba ci się fura. Twoja ksywka to Grzechotnik. Bądź na tym kanale i rób, co szefowa każe, a na pewno nie pożałujesz. Grzechotnik, kumam. Kierowcy familii, słuchajcie. Jest ustawka. Dzisiaj wygrywa Kobra. W połowie wyścigu go przepuścicie. Miło tutaj wrócić. Pora zniszczyć Navarro. Ciekawe, który z was to Kobra. No nic, to pokonam was wszystkich. Tak się umawiali. To ja tutaj rozdaję karty. Zapomniałeś? Mam dosyć czekania. Zajmę się tym osobiście. Mamy prawie połowę wyścigu. Grzechotnik. Czas przepuścić Kobrę. Nic z tego, Navarro. Kto mówi? Wygraj sobie ten wyścig, ale potem się zmywaj. Jesteś moim asem. Taki jest plan. Nie wiem, kim jesteś, Przechodnik, ale pożałujesz tego. Koniec z twoimi ustawkami, Navarro. Tyler Morgan? Jeszcze tylko kawałek drogi.
co jest, Vayr? Okej, ciesz się wygraną, ale pamiętaj. Musisz być żywy. To koniec, Lina. Twój mały numer kosztował dużo osób dużą kasę, Tyler. Właśnie zadarłeś z familią. My rządzimy i miastem, i ulicami. Każdy wyścig, każda nocna gonitwa i każdy rajd terenowy. Familia zawsze wygrywa. Ale chyba nie dzisiaj. Pani Navarro, tutaj nie możemy. Widzimy się. Upewnijcie się, że nie wróci do domu. Przyprowadź mi Morgana. Nie pozwól mu uciec. Zrozumiano? Załatwione. A, ty fenomenalny wariacie. Familia padła przed ciebie w szał. Dobrze. Nie. Nie dobrze. Źle. Potrzebuję cię żywego. Mam wobec ciebie plan. Ucieknij wozom i spotkajmy się. Och, Tyler, mogłeś być kimś, ale teraz mnie wkurzyłeś. To ty nas wkurzyłaś na was. Ja dopiero zawsze. Najlepszy kierowca w mieście, a taki najlepszy. Nie bez powodu byłeś idealnym celem. Pa, pa! Jeżdżać z drogi! Nie masz dokąd uciec. To miasto jest nasze. Stawka jest zbyt wysoka, żeby pozostawiać coś w przypadku. W wyścigach nie chodzi o przypadki. Dlatego je ustawiałem. Zjeżdżać z drogi! Mamy go. Facet umie jeździć, ale dorwiemy go. Mam nadzieję. To ty go ściągnąłeś. Nie zacieraj ze mną. Słabiutko. Co ty wyprawiasz? Ja nie mam na to czasu. Wybacz, ale jestem zajęty uciekaniem przed Spirami. Nie przepraszaj mnie, pozwól się. Już, zgubiłem. Dobrze. Śledź swoją pozycję. Prawie jestem. Tak, w samą porę. Mamy dużo roboty. Zająć. Szale, Macher już nie zaufa nam. Tak uważasz? Ty jesteś taki uroczy. Jej szef trzyma wszystkich. Nie potrzebuje ich zaufania. Znajdę sposób. Tak, jest sposób. Ja. Wyobraź sobie miasto, gdzie ryzyko jest iluzją, a każdy zakład jest ustawiony. Tego właśnie chce familia i nie cofną się przed niczym, żeby to osiągnąć. Jestem zwykłym kierowcą. To wszystko mnie nie dotyczy. Co? Nie. To cię bardzo dotyczy, Tyler. Bardzo. Na ich szefa mówią kolekcjoner, bo ma jeden nauk. Samochody. Słyszałeś o gonitwie banitów? Największy uliczny wyścig w kraju. Tak, właśnie. A familia chce go ustawić. Poważni gracze stawiają miliony na ich człowieka, a on zgarnia swoje. Dzisiaj była
Tylko próba, a twój mały numer podsunął mi pomysł. Tak? Słuchaj, wiem jak jeździsz, jesteś najlepszy w mieście. Trzeba cię tam tylko wcisnąć, musisz wygrać gonitwę. Jeśli ci się to uda, to familia i Navarro runą z hukiem. Chcesz rozwalić familię? Tak. To nie moja walka. Sam ratuj swoje kasyno. To twoje ulice, prawda? Więc to jest twoja walka. Myślisz, że za co się teraz wezmą? Dobra, Tyler. Wróć do domu i to przemyśl. Morgan, ty zraniu! Wiedzą, że numer dostałeś ode mnie, bo ręczyłem za ciebie! Goście jak ty czy ja to dla nich drobnostka. Wypędzili z miasta połowę gangu, bo nie chciały się podporządkować. Myślisz, że się przestraszą w ciebie? Powinni. Sobie obiecywałem po dzisiejszym wyścigu, Navarro. A tymczasem zawiodłaś wielu ludzi. Zechcesz to wyjaśnić? Już się tym zajęłam. Dobrze. Będzie potrzebna ekipa. Klasa bryka, koleś. Nara. Skup się, Mac. No jakoś to będzie. Cały czas uśmiech. Haszkicia! Uwielbiam twój kanał. Raczej Hashtiger. Selfik z tygrysem? Nie, no już. Stary, żadnych selfików. No, zarycz! Ekstra! Wsiadaj do wozu. Co jest za muzyka? Tu Hashtiger na żywo z Hashmobilu. Jest ze mną mistrz driftu Mac McAllister. Podziel się z nami słówkiem o drifcie. No tak, to dość proste. Przy dużej prędkości ostro skręcasz. Tutaj, zobaczcie. To mi nakręci oglądalność. Selfik z tygrysem! Tak, brachu! LOL! Powiedziałeś LOL? Na serio? No to mówisz i masz. Jeszcze raz i wiesz, tak po całości! Słuchaj, nie bardzo... Nasz klient, nasz pan. No dobra. Wiesz co? Zrobimy świetny driftowy tor. Kapitalna robota z wozem. Ślizg na tych gumach to prościzn. Robota? Niech zgadnę. Kupiłeś samochód już przygotowany. Raczej. Gdzie?
Gdzie się tak nauczyłeś jeździć? W Londynie. Jako szczyl ganiałem za tymi, co podkręcali bryki. Nauczyli mnie pokonywać zakręty na szybkości. Gangsterska przeszłość, ziomku. Tylko bez taki. Dlatego jesteś w Ameryce, żeby uciec od swojej przeszłości. Co? Nie, stary, to nie tak. To jest kraina SUV-ów, maslkarów i szerokich dróg. Idealnie, by zacząć na nowo. Chyba ci się udało. Już za chwilę wszyscy o tobie usłyszą. Tak. Nie mogę się opędzić. Jakieś protipy dla słuchających tych dysków? Czyli masz jakiś przycisk do driftu? Tak. Właśnie. Wciskasz przycisk do driftu. Dobra, to gra muzyka. Ale co nieco poczujesz, Tygrysie? Tylko nie puść pana. Ty żartujesz? Cały czas gram w wyścigówki. To istne szaleństwo! Da się wyklepać. Mógłbym łapać te kąty cały dzień. Niedobrze mi. Możemy się zatrzymać? Serio nie wytrzymasz? Spróbuję. Co? Był zły pomysł. Miało być po maksie. Klient ma zawsze rację, tak? Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Hej! I jak, Tygrysku? Jest po maksie? Tyler, to naprawdę ty? Hej, Mac. Kopę lat. To było ciężkie pół roku bez naszej ekipy. Nic mi nie mów. Mac, mam pewną robotę na oku. Wracasz do gry? Wal do mnie jak w dym. Tak po prostu? Nudzi ci się, co? Strasznie, stary. Jazz też w to wchodzi? Pracuję nad tym. Hej, Mac! Zrobiłeś zdjęcie, jak rzygam? Pracuj szybciej. Jest otwarty. Jimmy, osłaniaj mnie i stój na czatach. Spójrz tylko na ten łup! Spóźniacie się. Nie znoszę czekać. Co? Jesteśmy w środku napadu! Jimmy! Cholera, musimy stąd spadać! Dla jasności, płacicie za dwóch pasażerów. Nieważne, ilu przeżyje. Cholera! Dobra, znam gościa. Chwileczkę! Nie uda nam się! Proszę, to tylko zabawa. Do wszystkich jednostek możliwy napad z dzielnicy hazardu. Wysyłamy radiowozy na patrol. Miller! Musisz teraz! Jen, Tyler, masz chwilę? Tyler? Hej, siedź na miejscu. Jak zakrwawisz siedzenie, przysięgam. Hej, Ty, nie najlepszy moment, sorry. Jen, chwilę. Mam pewien plan. Odzywasz się po 6 miesiącach i od razu czegoś chcesz? Jessica. Tyler, serio, jestem trochę zajęta. Potwierdzony napad w dzielnicy hazardu. Pojazd to czarne auto. Podejrzany z możliwą raną postrzałową. Ostatnio zjechał na północ wzdłuż ulicy. Adam 35, przyjąłem ten numer. Do cholery, Tyler! Mówiłam, że jestem zajęta! Właśnie, Tyler, weź się. Pogadam się. Hej, Jess. Mac? Ta jest pod ścianą, skoro cię w to wciąga. Nie, przecież mam. Jestem tu dla jaj. Teraz będziesz mi sprzedawać plan Tylera? Nie, mamo. Ja bym to odpuścił. On chce się dobrać do Liny. Do Liny? Jest teraz w familii. Weźcie się ogarnijcie. Co do mnie, odpadam.
A daleko jeszcze? Przestań jęczeć, prawie jesteś. Jezio, już tutaj? Naprawdę jesteś mistrzynią ucieczki. Za to mi płacicie. Mówcie, że jesteście ode mnie. Zajmie się wami. Powtarzam, podejrzani jechali czarnym Audi. Zgłoście lokalizację. Adam 35, chyba mamy cel na północy Gotham Street. Przyjęłam. Wysyłamy więcej jednostek. Daj mi maka. Hej, Jess, plan jest pewny. Potrzebna jest tylko twoja... Ty, Lina i familia. Daj mi maka. Nie możesz sobie odmówić. Siedzisz po uszy. A ten plan jest powalony? Chłopie, to czysty obłęd. Pościgi policyjne, afery, napady. Nie twoja bajka. Lina wykiwała nas 6 miesięcy temu. A w tym momencie ma wsparcie familii. Wiecie, jak było z Rawem. Teraz będzie inaczej. 3 osoby. Może nam się udać. Stara ekipa znowu razem, co? Zasadnicze. Zróbmy to wreszcie. Powiedz mu, że przemyślę to sobie. Cel ostatnio kierował się na północ, na pustynię Libę. Jeden Adam 13 w drodze. Jeden Adam 13 do centrali, mam tu czarny Audi. Prowadzę pościg, proszę o starcie. Przyjęłam, wysyłam do ciebie więcej jednostek. Zbudowałam ten bus specjalnie dla was, a więc za tydzień. Jeśli chodzi o twój głupi plan... Nie jest... Ta? Spotkajmy się. Gdzie jesteś? Najgłupszy plan, jaki słyszałem. Wycofałem się właśnie przez takie głupoty. Najlepsza ekipa zawsze wystawia kierowcę w gonitwie. Więc musimy tylko pokonać wszystkie ligi uliczne w Silver Rock. Mac się zajmie driftem i terenem, a ja resztą. No a co z familią? Kontrolują brudne interesy w mieście. No i to jest zadanie dla ciebie. Będą mieli wypasiony sprzęt. Uruchom swoje kontakty, dowiedz się jaki, a my się tym zajmiemy. Więc wygrać wyścig i liczyć forsę, patrząc jak familia się sypie. Proste. Sława, bogactwo. Lina Navarro dostaje za swoje. Idioci, pozabijacie się beze mnie. Też w to wchodzę. To jest! Raf? Wiesz, że nie damy rady bez naszej złotej rączki? Nie wciskaj mi kitu. Skoro tak wam zależy, też w to wchodzę. Możecie używać garażu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze... Ekipa znowu w komplecie. Litości. Czy któryś z was ma chociaż samochód? Ja postawiłem zakładnik. Straciłem swój. To długa historia. Serio?
Na zapleczu są samochody. Klientów, którzy nie zapłacili. Otaczają mnie i... Stary, dobry Buick GNX z 87. To jest dopiero kozacka fura. Nawet po 30 latach rozpędza się do setki w 6 sekund. Golf GTI MK1, samochód, który zapoczątkował modę na hot hatche, do disiaj wymiata. S2000, hołd Hondy dla roadsterów z lat 60. Dociśnij ten silnik V-Tech do 9000 obrotów na minutę, a zobaczysz, co potrafi. Sądziłem, że je tuningujesz. Dobra, doigrałeś się, skopię ci tyły. Co powiesz na to, przyspieszenie? Nieźle. Zobaczymy, czy wystarczy do utrzymania prowadzenia. Że mam lepsze. No i jestem. Tyler, wiesz, że skończyłem tamte życie. Było fajnie, ale teraz jestem mechanikiem. Nieźle się tu urządziło. Wyrolowała nas. Trzeba ją powstrzymać. Stary, co ja bym dał, żeby się przekonać, że ten chęć jak ma pod maską, ale już z tym skończyłem. Odnalazłem spokój. To bardzo miło. Tak myślę. Chyba nie dajesz mi forów. Proszę, nie hamuj się. Nie mam zamiaru. Wiesz, że nie skończy się na Nawaru, prawda? Nie wiadomo, na kogo ona pracuje. Co za historia. Wiesz, że z familią nikt jeszcze nie wygrał. Zawsze jest pierwszy raz. To chyba wracasz do garażu. Umiejętności zawsze wygrywają z siłą. Hej, Mac! Gdzie żeście się podzieli? Pojechaliśmy do salonu szukać terenowych kółek. Rav tego nie posiadał. Kumam. Tak jest! Staćcie na to? Pożyczę ci kasę. Nie, siostro, spoko. Mam za skórniaki.